Dlaczego na jadącym rowerze łatwiej jest utrzymać nam równowagę niż na stojącym? To chyba chodzi o ruch. Nie wiem, może siła grawitacji? Nie wiem. Ponieważ utrzymuje nas pęd? Bo utrzymują się na siedzeniu. Nie mam pojęcia. Mają też podparcie jeszcze rękami? No bo są w ruchu. Dlaczego na jadącym rowerze łatwiej jest utrzymać równowagę niż na stojącym? A tutaj jest już... tu działa siła środkowa na koła, która ułatwia nam to. Moment obrotowy, koła, punkt podparcia. Nie wiem, pewnie dlatego, że koła są tak cienkie, że w ruchu jakoś są stabilniejsze. Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć, powiem szczerze. Bo działa efekt żyroskopu. Nie wiem. Moim zdaniem zasadne wydaje się pytanie, czy rower w ogóle potrzebuje rowerzysty do tego, żeby jechać stabilnie. Zobaczcie sami, że odpowiednio rozpędzony rower utrzymuje stabilny tor jazdy nawet bez pomocy człowieka. Ale dlaczego jadący rower jest stabilny, a stojący od razu się przewraca? Popularne wyjaśnienie mówi, że odpowiedzialny za to jest efekt żyroskopowy, czyli niechęć obracających się przedmiotów do zmieniania swojej orientacji w przestrzeni. Spójrzcie sami, jak obracające się koło stabilnie utrzymuje się w pionie i nie przechyla się. Niestety, wyjaśnienie to bardzo łatwo jest obalić. Gdyby za stabilność roweru odpowiadał tylko efekt żyroskopowy obracających się kół, to wówczas rower z zablokowaną kierownicą jechałby tak samo stabilnie jak wcześniej. Tymczasem taki rower przewraca się prawie tak samo szybko jak stojący. To, co tak naprawdę odpowiada za stabilność jadącego roweru, to jest jego zdolność do skręcania w stronę, w którą się przechyla. Jeśli rower na przykład przechyli się w lewo, to również w lewo skręci. Powstanie wówczas siła odśrodkowa, która będzie rower prostować, tak że będzie on jechał stabilnie. Za powstawanie tego efektu odpowiadają trzy zjawiska. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego we wszystkich współczesnych rowerach oś obrotu kierownicy nie jest pionowa, tylko pochylona nieco w kierunku rowerzysty, a przedni widelec wysunięty jest do przodu? Układ taki gwarantuje, że przednie koło styka się z podłożem nieco za miejscem, w którym oś skrętu styka się z podłożem. Dzięki temu, gdy koło przechyli się, skręca ono w stronę przechyłu. Gdyby oś ustawiona była pionowo, to podczas przechylania koło nie skręcałoby. Po drugie, rozkład masy w przednim kole i kierownicy, który jest taki, że środek masy wypada nieco przed przednią osią, co również pomaga w skręcaniu w stronę, w którą rower się przechyla. Po trzecie, efekt żyroskopowy, o którym mówiłem wcześniej. Choć nie odpowiada on bezpośrednio za stabilizację roweru w pionie, to również pomaga w skręcaniu. Gdy na obracające się koło zadziałamy siłą przechylającą, to odpowie nam ono skrętem. Pozostaje jeszcze czynnik ludzki. Nawet najbardziej stabilny rower może zostać wywrócony przez niedoświadczonego rowerzystę. A rozpędzi mnie to ktoś trochę mocniej? Dobra, ujdzie.
lewo mi nie idzie tak dobrze jak w prawo. To co, zgibaniem od nowa, czy mam się zerkać tam specjalnie, czy się tu mogę? To przychyla się one w stronę. Nie kapną się, że założyłem długie spodnie? Oś obrotu kierownicy nie jest pionowo, tylko przechylona. Rower 2. Podczas przechylania koło skręca się w stronę przechyłu, że podczas przechylania ono skręca się w stronę przechyłu. Czas kierowniku? Nie. Ja już. Ja. Raz, dwa, to co tak naprawdę? Ty to naturalnie jedziesz, po prostu wiesz. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy rower w ogóle potrzebuje rowerzysty do tego, żeby jechać stabilnie? Tak, no dobrze. Stań tam, wywijaj.